ogląd pewnych rzeczy, które zrobimy, bo chciałem powiedzieć taki, jedyne co sobie zapisałem, to temat tego. Chodzenie z Bogiem i doświadczenie Jego mocy. I tutaj chciałbym przytoczyć w ogóle czas i w ogóle całą historię Gedeona. Gedeona czaimy, rozumiemy. Wiemy, kto to jest. Jeżeli nie wiemy, to zaraz się dowiemy, bo oczywiście będziemy to poruszać. Natomiast my wiemy o Gedeonie jako o osobie, który był to sędzia w czasach właśnie, kiedy Izrael miał sędziów, nie miał jeszcze króli, ale miał sędziów. Można powiedzieć, ktoś by to powiedział, to byli prorocy. Nie, no, byli to sędziowie, którzy sądzili po prostu Izrael. Miał wielu, nie królów, ale sędziów. Wyszli z Egiptu, co jest ważne, bo do tego się będziemy odnosić. Wyszli z Egiptu i sobie funkcjonowali. Dobrze, ale zacznijmy sobie i chciałbym, żebyśmy tak proroczo trochę spojrzeli na to, bo to, co dzisiaj się dzieje u Gedeona w życiu, to ma zasadnicze znaczenie. Uważam, możemy to sobie odwzorować teraz, co się dzieje często w naszych życiach. Problemem Gedeona było przede wszystkim fundamentalnie jego niskie poczucie własnej wartości. Jego bardzo niskie poczucie własnej wartości. W momencie, w którym w tym samym momencie, kiedy Bóg patrzy na niego zupełnie inaczej. Oczywiście to jest Stary Testament. Chciałbym, żebyśmy to mieli gdzieś na względzie, ale jednak rzeczywiście Starego Testamentu są tak proroczym obrazem tego, co się dzieje też w nowym. No bo jednak diabeł się nie zmienia. Czas się zmienił, ale diabeł się nie zmienia. Tak, bo jego styl działania jest cały czas taki sam. No i wiecie, zaczyna się fragment o Gedeonie. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianitów na 7 lat. Midianczycy między innymi charakteryzują tutaj w ogóle nieurodzeń. To były ludy, które upierzyły Izraela. I co jest ważne, żeby już teraz zacząć, bo ja będę kawałkami jeździł i będę coś tłumaczył. Żeby to sobie zobrazować jako duchy, byty, ale które okradają nas z różnych rzeczy. Jak to teraz w naszym życiu na co dzień wygląda? No na przykład nie wiem, zarabiasz, funkcjonujesz cały czas, ale nigdy nie musisz wyjść z pewnego pułapu. Jesteś na pewnym pułapie po prostu finansowym cały czas, nie pójdziesz wyżej. Albo wręcz odwrotnie, jeszcze jest coraz to gorzej, nie? Miałeś wygospodarowany czas na to, żeby, nie wiem, z żoną spędzić, tak? Nie wiem, w piątek, sobotę, niedzielę, czy tam w ogóle w tygodniu, jakkolwiek. Mieliście wygospodarowany czas. Nagle się okazuje, że ten temat się w ogóle nie rozwija. Stoi w miejscu, albo tego czasu jest coraz to mniej, albo się zapomina, albo rozumiecie o co chodzi, nie? Chciałbym powiedzieć, że to ogólnie zobrazować ich, ten lud, który później ma styczność z Izraelem, czyli z Kościołem poniekąd, nie? Proroczy to sobie zobaczmy dzisiaj. Ma taki wpływ, że okrada. Tam jest później napisane dokładnie w jaki sposób, nie? Ale on okrada ludzi z czego? Z błogosławieństwa. Z tego tak naprawdę, co sobie sami zaplanowali i z tych kanałów błogosławieństwa, które mamy od Boga. Z perspektywy w ogóle tego, w którym my teraz jesteśmy. Z perspektywy, który tak naprawdę łaski. I to jest główny problem, przejdę już trochę do meritum, ale czasami jak się mówi jakiś obraz proroczy, to dobrze jest powiedzieć już meritum na samym początku, żeby móc to później zobaczyć w tym, co będziemy czytać. Główny problem jest to, że właśnie okradają, bo Gedeon nie ma ciągle różnych rzeczy. Gedeon ma zbyt bliskie poczucie własnej wartości, dlatego Midianici robią, najeżdżają, łupią, robią co chcą. On wychodzi z takiego Izraela, który jest takiej mentalności. Ja uważam, że teraz Polska też jest takiej mentalności. Wiecie, w Polsce my chyba dobrze wiemy też, że w Polsce nie rządzą Polacy, nie? I to samo było w tamtym czasie właśnie z Izraelem, nie? I uważam też, że często w naszych domach prywatnych, indywidualnych też nie do końca my rządzimy, nie? I teraz nie chodzi o to, czy żona rządzi, czy ja rządzę, czy dzieci rządzą, nie? Ale chodzi mi o to, że jeżeli tak by, nie mamy nawet systemu modlitewnego związanego na przykład, nie wiem, z relacją z żoną, nie obmadlamy tematów z żoną, z pracą, z finansami, ze zdrowiem, tak? No to jest ktoś inny, kto tym zarządza. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli ty nie wyrażasz jako król w tym segmencie swojego zdania, to ktoś inny wyraża te zdanie. Nie ma próż. Nie ma próżni. Zasada duchowa, że nie ma czegoś takiego jak próżnia. Jak ty czegoś nie zarządzasz, to ktoś inny na 100% zarządza tym tematem, nie? U ciebie w życiu, nie? I możesz powiedzieć, o moich finansach zarządza diabeł, czy tam ktokolwiek inny, no okej. Okay. Jak diabeł działa? No, poprzez kłamstwo, nie? Tak? No ale no nie wiem, to przez ojca twojego, przez twojego pracodawcę,
przez swoich współpracowników, nie? Przez, nie wiem, przez teściową, że powinien się wziąć do roboty, a nie siedzieć i randkować z moją córką. Nie? No na przykład, nie? Rozumiecie, o co chodzi, nie? Dobra. Idziemy dalej. Gdy wzmogła się przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie Izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskiniach i warowniach. Ludzie, którzy mają czasami problemy różnego rodzaju i zaczynają widzieć te problemy, bo oni bardzo dobrze widzieli swoje problemy, wolą się schować. Ludzie o niskim poczuciu własnej wartości wolą nie dotykać też tematów, bo boją się ich. I to nie jest kwestia taka, że ja teraz nie wiem, o źle, że się boisz czy ten, ale po prostu nie zajmiesz zdania w jakimś aspekcie. Czasami okej, okay, jest to życie modlitewne i mówisz, diable, puść to, diable, zostaw to, nie? A tutaj się okazuje, że teściowa ci powie, przyjdzie i powie inaczej, nie? I to zrobisz tak, jak teściowa powiedziała, nie? Robiłeś diabła, ale teściowa cię zgromiła w cudzysłowie. Jest tak, jakby jest po temacie, nie? Jest już pozałatwiane, nie? Nie wiem, mieliście taką sytuację, że na przykład bez imion nazwisk, nie, że nie wiem, przyjechałeś do dzieci z domu, musi mieć dziećmi, a te dzieci są chore, nie? Rozumiesz, nie? No i teraz kto zarządza tym zdrowiem dzieci, nie? W ogóle ja już nie mówię, kto definiuje zdrowie dzieci, nie? No bo definiuje prawda, nie? Ale kto tak jakby zarządza tutaj na tydzień biegły tym tematem, nie? Mamusia, nie? No to wiesz, nagle dzieci od mamusi z gorączką przyjeżdżają. A ten. W domu jeszcze duchy bez, nie? Zaczęły sobie pokaszliwać gdzieś tamten, ale od mamusi z gorączką przyjechali. Wiecie, o co chodzi. Ale, no i co teraz? Na przykład jest kobieta, jest facet, mama, tata, nie? No ale mamusia powiedziała, wiesz, mama, tata. Przyjechali, wiesz, do mamusi na kawę. Mama stoi. Co ty z tymi dzieciami, nie? A. Co, znowu ora, nie ubrałaś mnie? Siedzi przy stole, nie, ręce pod stołem, nie, bo wiesz, nie ma szans, żeby stać. Rozumiecie, o co się dzieje? Ale no, tak są realia, nie? Ja wiem, o co chodzi. Że nie odezwie się człowiek, nie? Po prostu, nie? Mój moment taki, proszę go wyzwaniać, był taki, że ja wybuchłem, nie? Ale do tego... Ja też. Ale do tej pory, nie? No to po prostu gdzieś tam stałem. Ten wybuch też jest fajny, nie? No bo wiesz, ten wybuch to też nie jest taki, że ty powoli sobie gdzieś tam kroki stawiasz, nie? Tylko, a może mamusia by inaczej pomyślała, a może by to, a może by tamto, nie? A może by żona inaczej pomyślała, bo już, nie? Tylko, wiesz, już nagle się granica robi, nie? I Izraelici tego nie mieli, oni nie mieli granicy, wiesz? Ale tu już jest granica. Jak wybuchniesz, to od razu się robi granica między tobą a mamusią. Rozkładali się o nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owce, ani woła, ani osła. Gdyż naciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami, przybywali także licznie jak szarańcza. Tak licznie jak szarańcza, przepraszam bardzo. I zarówno jak ich wielbłądów było bez liku. Tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. To jest też pokazane, że ogólnie ta szarańcza żyje z tobą. Dlatego mówiłem, że nie ma tej granicy, nie? Nie ma granicy, gdzie ty wypowiesz swoje rządy, nie masz tej granicy. Tak powiedziałam, że to jeszcze nie było usankcjonowane państwo w tamtym czasie, nie? Były to plemiona, mieli swoje tamte namioty, zgromadzenia, jakkolwiek. Nie, oczywiście były jakieś takie państwa, znaczy miasta, jak później przeczytamy. Ale to troszkę dalej w Księdze Sędziów jest, gdzie tam nacierali tłumnie, ale to było takie rozpadlisko trochę jeszcze w tamtym czasie Izrael, nie? Dlatego widzicie, okoliczne ludy mogły sobie przyjechać. Tak, wiesz, z tym teściową przykład jest fajny, tak? Bo teściowa przyszła do ciebie zamieszkać, nie? Rozumiecie, o co? Rozumiesz, nie? Na parę dni, nie? Zobaczyć, czy mąż ten ma wyhaftowaną piżamkę, czy nie, wiesz? Rozumiecie, o co chodzi, nie? No ale idąc dalej, tak, żeby pokazać też problem zagadnienia. Jeżeli mówimy, na przykład ostatnio żeśmy mówili o zarządzaniu pieniędzmi, nie? Nie mówię o zarabianiu pieniędzmi, nie. Nie mówię o tym, o świadomości, jakie są z pieniędzmi, nie mówię o tych rzeczach, nie mówię o zarządzaniu, czyli o decydowaniu, tak jakby, na co w danym czasie wydajemy te pieniądze, nie? Jeżeli to robi facet w domu, tak? No to w momencie, kiedy tak zaczyna się robić, że ta żona decyduje coraz to częściej za faceta, na co te pieniądze wydajemy, nie? Tutaj już też nie ma granicy, rozumiecie, o co? Być może jej nigdy nie było, a być może już jej nie ma, nie? Rozumiecie? Ale zaczyna się, co się zaczyna robić? Zaczyna się robić w głowie faceta, nie, że ktoś inny zadecyduje. I
w tym momencie, jeżeli człowiek ma, że ktoś inny zadecyduje, to on już nie myśli o tym, więc w jego duchu kreatywność jest zdławiona. Modlimy się często o kreatywność, modlimy się często o pomysły, różne rozwiązania, tak? Ale tego nie będzie. Dlaczego? Bo nie masz odpowiedzialności za to, żeby to mieć. Po co masz mieć pomysł, jak to jest nie twoja działka? W głowie, rozumiecie? Bo to serce determinuje, nie? Serce determinuje. I na przykład na rozwój firmy przychodziły pomysły w momencie, kiedy tak by, wiesz, dam sprawę, że to tak by nikt tego za mnie nie zrobił. Ja tak naprawdę to jest moja odpowiedzialność. Za dzieci, za dbanie o ich zdrowie, tak samo, nie? Był długi czas, więc nie wiem, daj coś dzieciom, nie? No już lata do tyłu, tutaj gdzieś, to nie wiem. Nie wiem, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu mówiłem, że myśmy dosyć szybko ten temat zdrowia u dzieci przerobili jako małżeństwo, jako rodzina, ale lata do tyłu było, nie wiem, Izak kaszle, tak? Zrób coś z tym, nie? Rozumiesz, co chodzi, nie? Jakby, czemu ma coś zrobić z tym, nie? Czemu przychodzi żona do ciebie, no czemu ten, ona ma coś zrobić, nie? Rozumiem, że na przykład jest moment, w którym przychodzi żona i mówi, no stolik nam się złamał, nie? Znaczy, co stolik nam się złamał? Stolik mi się nie podobało, tak bym to powiedział, nie? To też facet jest odpowiedzialny za to, żeby jej odpowiedzieć, bo facet jest odpowiedzią, żeby jej odpowiedzieć. Oczywiście ty nie musisz wybierać stolika ani koloru, jak to ma być, nie? Ale ty zarządzasz, tak? Dlatego zarządzasz, dobrze, kochanie, tak, jedziemy do Agaty, tak? Musimy sobie tutaj na tym siedzeniu zrobić. No żartuję, żeby kontroli tutaj nie, teraz nie robić. Ale jedziemy do Agaty, mam się sklep, a nie moje żony. Jedziemy do sklepu, tak, do szkutury, no, albo nie wiem, w przyszłym miesiącu, bo akurat w tym miesiącu tak mam budżet, że w przyszłym miesiącu, okej? Okay? I tyle, nie? Ale tak wybór, no to już do kobiety, ale jest granica, nie? Jest granica tak jakby typu, nie wiem, mieliśmy taką ostatnią sytuację w domu, ale ona była bardzo szybko. Już dawno nam się nie zdarzyła, bardzo dawno, ale sami mieliśmy sytuację, przygotowała pieniądze, nie? Na jakiś przelew mnie czekał, nie? Ja się patrzę, jaka ta coś tam nie powiedziała nic, nie? Zrobiła przelew i później ja mówię, kurczę, znaczone pieniądze miałam specjalnie na to, żeby tak zrobić ten przelew, nie? Ale u nas to było takie, dlaczego to zrobiłaś, nie? Tu już nie trzeba było więcej, nie więcej, tu już więcej gadki nie trzeba było, nie? Trochę było takie, wiesz, jeszcze no, w sensie kręcenia w tym wszystkim, ale było wiadomo, nie? Że jest jakaś granica i było przekroczenie pewnej granicy, nie? I nawet jeżeli powód był prawidłowy i dobry, nie? To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo wszystko, co jest przeciwko, nie wiem, prawdzie, czyli rządom prawdy, czyli jeżeli facet zarządza pieniędzmi, tak? No to nie jest dobre. Nawet jeżeli był do zapłacenia, nie wiem, na przykład tak naprawdę no to nawet termin nie gonił, czy niczym, nawet mówię. Chodzi mi o to, że można to było zrobić za jakiś czas, nie? Trzeba było to coś opłacić, przyszła faktura, trzeba było to opłacić, to Agata jako rasowa, może nie powiem perfekcjonistka, nie, ale kobieta idealna, od razu zapłaciła, nie? Ale, no, kurde, nie dzisiaj, nie? Jutro byś mogła zapłacić, nie? Ale dzisiaj akurat przelałam pieniądze, żeby było na coś opłacone, nie? Rozumiecie, co chodzi? Już się robią komplikacje, nie? I co to spowodowało? Spowodowało to, że później bezpośrednio czy pośrednio nie będę mówił jak, ale wpłynęło to na to, że czas, który też żeśmy mieli wyznaczony dla siebie, nie? Został wycięty, nie? Bo musiałam poświęcić go na coś innego, nie? Zostaliśmy co? Było wykroczenie, przyszedł duch Midianitów w sensowiu. Zostaliśmy okradzeni z czasu. Dlaczego? Bo nie było granicy. Nie? Granice wynikające z poczucia wartości, w której jesteśmy w Chrystusie. Ale to teraz przejdę. Zubożał tędy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie Izraelscy do Pana. A gdy synowie Izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan, Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. To jest, żeby sobie pauzę. My teraz wiemy, że jako ludzie, którzy jesteśmy narodzeni na nowo, nie?
jakby nasze czyny, one niekoniecznie wpływają negatywnie na drugą osobę. Powiemy, no dobra, Agata zrobiła tam przelew, tak? I tam brakło na to, na co ja chciałam zrobić przelew. Nie? I te czyny, one są wynikiem. Każdy czyn, błędny czy niebłędny, nie? Jest wynikiem postawy serca w danym momencie. Chcę wam powiedzieć, że tak by to, że my, dajmy na to, brakuje nam czegoś, że się potykamy czasami, nie? To nie jest wynik naszych działań. To jest wynik postawy serca, jaką mamy. W stosunku do czegoś. Grzesiek nawet gadał odnośnie 10 dni, czy 2 tygodnie, czy kiedyś. To nie jest kwestia tego, czy dajesz, czy nie dajesz, czy nie dajesz. To jest kwestia w ogóle postawy serca. Bo co? Bo na przykład jest napisane nawet tutaj dalej, że nie usłuchaliście mojego głosu, ale tutaj jest. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków. Agata miała jakiś powód, żeby zrobić ten przelew. Tak? Tak, zostajemy dalej przy tym temacie. Miała jakiś powód, nie? Ponieważ miała jakiś motyw, nie? Ale nieprawda. Motyw jest zdefiniowany przez bóstwo, które czcisz. Na przykład przez lęk. Na przykład przez bunt. Na przykład. Rozumiecie? Jeżeli jest coś, funkcjonuje cały czas, na przykład, zostajemy dalej przy tym przelewie. Bo to jest taki bardzo prosty, bardzo, nie sądziłem, że będę brał za przykład. Być może był to lęk, że zrobiła ten przelew. Albo faktura, trzeba ją szybko płacić, nie? Być może było to tak, pierniczek, bo na to przegada się. Bunt. Rozumiecie? Różne, nie? To jest napisane, że nie... I tutaj jest napisane dalej, Bóg powiedział, nie lękajcie się bogów, nie? I teraz gdybym ja przyszedł do Agaty, powiedział, Agata, no fajnie, że zapłaciłaś tą fakturę, nie? Zaczynam przyklękać przed jej Bogiem. Rozumiecie? Rozumiecie, o co chodzi? Mówię teraz też nie tylko do mężczyzn, ale ogólnie do ludzi, że musisz stawiać te granice i ty je musisz egzekwować. Musisz zarządzać tymi rzeczami. Ale niskie poczucie własnej wartości spowoduje, że nie zajmiesz miejsca swojego. Na przykład, nie wiem, wychowywanie dzieci. Tata powiedział tak, mama podważyła swój tatę. Problem. Jest problem. No i teraz pytanie, jak go wyegzekwować? Tata powiedział tak. Dziecko przyszło do mamy, mama powiedziała inaczej. Jeżeli publicznie zostało wypowiedziane i dziecko słyszało jedno i drugie, publicznie też trzeba pokazać. To nie jest tak, nie, sobie pójdziemy z mamą, pogadamy, kurczę, wiecie, coś tam ten, nie? Kurczę, ja mu powiedziałam tak, ty tak, no musimy się dogadać, nie? Nie, przed dzieckiem. Bo żeby widziało. Żeby widziało, gdzie jest granica. I kto stoi w prawdzie, a kto nie stoi w prawdzie. Chodzi o to, żeby ludzie brali odpowiedzialność nawet za swoje błędne motywy. Nie po to, żeby Boga potępiać. Duch Boży nie jest duchem potępienia. Żeby wychodzić tak jakby z tych miejsc. Żeby wychodzić z miejsc problemu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra. A należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, nasza główna postać, jego syn wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. Już mamy postać, charakterystykę Gedeona. Chcę powiedzieć, strach, gracie, ale nie powiem. Jest w miejscu ukrycia i robi, działa prorozwojowo z perspektywy lęku. Postać Midianczyka. Znaczy tego, Gedeona. Gedeon tutaj jest obrazem, dajmy na to, człowieka, być może kogoś z nas, być może w jakimś aspekcie nas, tak, jakiejś duszy naszej, której robisz coś z lękiem. Na przykład idziesz do pracy, nie? Ale boisz się, że w pracy będzie coś tak, tak i tak, nie? Bo on to robi w obawie przed Midianczykami, uklepuje pszenicę.
Izrael, powiedz sobie, teraz patrz, jest człowiek nowonarodzony, jest Izrael. Człowiek nowonarodzony, narodzony na nowo z Bożego Ducha. Wartość jego jest Boża. W ogóle jest synem, czyli dziedzicem Królestwa, tak? Dziedzicem, tak jakby Pana jest ziemia i wszystko, co on napełnia i to jest tego dziedzica, tak jakby, nie? Teraz jest na przykład jest Izrael, który dostał te same informacje od Boga, nie? Kiedy wychodził z Egiptu. Znaczy te same może jako w Nowym Testamencie? Nie. Ale błogosławieństwa abrahamowe i wiecie. Czyli to samo mniej więcej, co się dostaje, jeśli chodzi o błogosławieństwo finansowe i materialne. I w tym samym momencie siedzi on sobie w jaskini, jest to napisane w jakiejś w ogóle... Nie wiem, teraz w tym miejscu jest, ale w jakiejś dziurze siedzi. Ma jakiś skrawek ziarna i on sobie je ugniatuje w obawie przed tym, żeby im nie ukradli. I wyobraź sobie teraz ciebie, nie? Ciebie, czyli... Jak tak nie wiem, to sobie nie wyobrażaj. Wiesz, że Duch Święty też będzie pokazywał takie rzeczy. Że robisz coś, co jest... W jaki sposób chciałbyś żyć. Chciałbyś w jakiś sposób żyć. Ale nie robisz tego otwarcie. Nie robisz tego ambitnie. Tylko robisz to tak, żeby czasem tego nie stracić. Zapobiegawczo. No. Na przykład. Musisz Ewangelię do filanki. Na przykład. Nie wiem. Idziesz na urodziny do kogoś, tak? Dasz mi kopertę, a to dasz dotychę do koperty, nie? No bo jak dasz dwie, no to stracisz, nie? Inaczej przerzucając dziesięciny, nie? Idziesz, nie wiem, do relacji z żoną wieczorem, tak? Gdzie teoretycznie ma być seks, nie? Ale ty nie otworzysz się przed nią, bo przecież jesteś macho, nie? A kobieta się chce kochać z facetem, a nie z kimś, kto się dzieli sercem swoim. Rozumiecie, co chodzi? Zapobiegawczo. I później przychodzi moment seksu, nie? I on jest trochę jak z kobietą w burdelu. Bo ty jesteś pozamykany, ona jest pozamykana. Tak? I diabeł jeszcze go was okradł? Z relacji. Zupełnie inny jest seks, jak nie wiem. Są współmałżonkowie, którzy są do ciebie przyjaciółmi. Są otwarci na siebie, mówią sobie, w ogóle wspierają się, w ogóle chcą dla siebie jak najlepiej, a zupełnie jest inny taki, w którym nie do końca ich interesuje, jak to dzień minął, nie do końca ich interesuje w ogóle, jak z czym ty tam teraz w ogóle żyjesz, z czym ty funkcjonujesz, nie? Albo po prostu wiesz, nie wiem, no jest wieczór, no to wypadałoby wstrzyknąć się, a nie, że jest wieczór, czyli kurczę, cały dzień żeśmy nie rozmawiali, no to może przynajmniej pogadajmy, nie? W ogóle jaki jest priorytet, nie? Czy priorytet jest ten orgazm, nie? Czy priorytetem jest rozmowa? Często jest tak właśnie. Ja też zaraz do tego pójdę, że jak będzie rozmowa, to będzie lepszy orgazm. Nie? A jak będzie orgazm, to będzie rozmowy i już pójdę, to też nie będzie rozmowy. Rozumiecie, o co chodzi? Po kolei, nie na skróty, nie? Zapobiegawczo, można powiedzieć. Żeby tylko nie ten zrobić, co trzeba i ja później na przykład idę, nie wiem, no i co, i szybko muszę pójść spać, a tak naprawdę ludzie nie idą spać. Daj, ze swoimi problemami siedzą. Jakby się podzielił z żoną ze swoimi problemami, to Duch Święty, który jest w niej, na pewno by usłyszał. Na pewno by usłyszał, rozumiecie? Ale ja jedę się dalej kontrolować, kisić, nie tam wiesz. Seks z demonami na plecach, nie? Wiesz. I spać tak samo. Dobra. I ukazał się mu Gedeonowi tak ten anioł. Ma z tobą mężu waleczny. I teraz masz sytuację, w której rodzi się na nowo i Pan ci mówi jakieś konkretne słowa. Jakiekolwiek. Bo my teraz skaczemy po różnych tematach, nie? Ale tutaj sobie przejdziemy od razu jakiś tam taki fundamentalny temat, no, kim ty jesteś w królestwie, nie? Ja nie będę mówił teraz, kto kim jest w królestwie, nie o to chodzi. Mieliśmy trochę tego jakiś zarąbek w ogóle na uwielbieniu i myślę, że te rzeczy nam będą się teraz coraz to bardziej rozpływać w sercu. Ale chodzi mi o to, że Pan do ciebie mówi jak? Prosto, nie? Prosto według prawdy. Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego za pozwoleniem. Przepraszam bardzo. Panie mój, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? W ogóle... Kto taki?
Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie mówiąc? Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas rękę Midianczyków. I patrz, teraz jest małżeństwo, które jest chrześcijańskim małżeństwem, nie? I małżeństwo, jakakolwiek relacja, ale stawiam przy małżeństwie. Na przykład Włodek siada sobie ze swoją żoną, tak, do stołu, nie? I Włodek gada, nie wiem, no, że kurczę, źle się czułem, a teraz w ogóle jestem zdrowy, nie? Albo w ogóle Włodek przychodzi i mówi, no, że w przyszłym miesiącu będzie kupa kasy, nie? A tu przychodzi na przykład druga osoba, nie? Mówi, za pozwoleniem. Spójrz, jak wyglądamy, nie? Panie mój, spójrz, w jakim miejscu jesteśmy. Człowiek o niskim poczuciu własnej wartości zawsze będzie miał w oczach to, czego nie ma, niż to, co jest. No i teraz, jak to, co, zmieniłem temat? Nie zmieniłem tematu. Później takie osoby się zderzają, są w jakichś relacjach, nie? Dlatego jest też napisane, że nie idź ze wspólnym jarzmie z niewierzącym. Tu nie chodzi o to, żeby się nie... Czy to jest inny temat, ale tu nie chodzi o to w tym fragmencie, żeby się nie żenić z osobą, która jest niewierząca. To chodzi o to, że jeżeli na przykład, nie wiem, masz przekonanie, żeby jechać, modlić się o kogoś chorego, a druga osoba chce z tobą jechać, ale ona w ogóle nie wierzy w uzdrowienie, no to z tego nic nie będzie. Jezus sam wypędzał ludzi, którzy nie wierzyli w tamte miejsce, w którym byli. Nie? Bierzesz się za jakiś biznes, na przykład masz wiarę o to, że on się będzie rozwijać, nie? Ale potrzebujesz, nie wiem, na to potrzebujesz żonę, czy tam jakąś kobietę, która ma mega zmysł strategiczny, ale ona w ogóle nie, bo ty potrzebujesz strategii, ale ona w ogóle nie wierzy, że to ma sens, co ty robisz, nie? Też z tego nic nie będzie. I jest tak małżeństwo, nie? Które na przykład, o którym Bóg mówi, na przykład, że jest wielkie, że jest potężne, że jest mocne, nie? Na przykład, że facet ma wszelkie w ogóle predyspozycje do tego, żeby zarabiać pieniądze, no ale spotyka się przy stole z żoną, która mówi, że sorry, wiesz, ty? Z takim face'em, z taką twarzą, albo w ogóle, przecież ty nic nie robisz, jakie ty masz umiejętności, weź w ogóle się, nie wiem, rozumiecie, o co chodzi. No i teraz pytanie jest, co ten mąż ma zrobić, nie? Czy wystawi granicę, czy nie wystawi granicę? Czy pójdzie za Bożkiem, czy nie pójdzie? Bo taka kobieta ma w sercu poniżenie, nie? I to jest jej Bożek, nie? I z tym motywem mówi do niego. I teraz on wystawia granicę, czy nie wystawia granicy, nie? Rozumiesz? Czy się odcina od tego tematu, czy nie? Nie mówię, że wiesz, żony do kosza wrzuca, ani że ten, że rozwój bierze, nie? Ale czy on tam wystawia tą granicę prawdy, nie? Gedeon, widzisz, pierwsze jego hasło było, już to podważył w ogóle. No i przychodzi do niego anioł Boży, nie? Przychodzi taki mąż, mówi, będzie hajs, nie? A ten będą pieniądze, a przepraszam, a bo ty, wiesz, ty się narodziłeś na nowo. Czy ten twój Bóg, nie? Rozumiesz? Nie mieliście takiej sytuacji na pewno z różnymi ludźmi. Czy już nie mówię nawet z żoną, czy z najbliższymi, ale w ogóle nie, ze znajomymi. Przecież nie wiem, zgłosiłeś Ewangelię, a później tyle się nagadałeś, a później, a gdzie jest twój Bóg, nie? Czyż nie Pan, czyż nie narodził się na oczy, czy nie Pan wywiózł cię z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał w rękę Midianczyków. I to jest w ogóle mowa człowieka narodzonego na nowo. Czaisz? Tutaj też bym chciał zrobić taką podwalinę. My to sobie rozłożymy. Nie wiem, czy to wszystko dzisiaj ogarniamy, ale chciałbym też zrobić podwalinę. To jest temat, który, tyczy się ludzi narodzonych na nowo. Zostałem zbawiony, zostałem uwolniony. Dzisiaj żeśmy śpiewali na uwielbieniu, jestem czysty, jestem sprawiedliwy, nie? Nie mam pieniędzy! Co ja mam zrobić? Te młody mnie dojeżdżają. To jest niedowartościowanie. Niedowartościowanie. Dlaczego? Bo nasz wzrok nie jest skierowany na to, co się wydarzyło. Przecież go wywrócił z Egiptu. Go. Gedeona, tak? Czy tam jego ojca, tak? No i gdzież jest ten Pan teraz? W dupie, jejku. Jejku, uwierzyłeś w to, że jesteś zbawiony? Tak, zostałeś zbawiony. Wierzysz w to, że jesteś w niebie? Tak, czujesz to, tak? No to jaka jest różnica pomiędzy uwierzeniem w zbawienie, a uwierzeniem w coś innego? Mówisz, a nie, bo w zdrowie to bym musiał... Tam, wiesz, w to mogę uwierzyć, bo to dopiero się przekonam, jak kopnę w kalendarz, czy pójdę do nieba, czy nie, nie? A tutaj to trzeba zobaczyć. No nie! Wiara nie jest z patrzenia, ani z oglądania.
nie jest patrzenia ani z oglądania. Wiara jest z tego, że tak, że postanowiłeś w to uwierzyć. Bo taka jest prawda, tak? Po prostu, bo tak jest. I nie inaczej. Czy to oznacza, że my nie funkcjonujemy dajmy w różnych zaburzeniach? Funkcjonujemy. Ale mi nie chodzi o to, czy nas dotykają różne rzeczy. Nie chodzi mi nawet, dlaczego nas dotykają różne rzeczy, ale co my z tym później robimy. Bo to, co ja chcę dzisiaj tego poruszyć, to jest perspektywa w ogóle poniżenia w człowieku. Że problem jest wielki. Ten, z jakim do tego przechodzimy. Problem jest wielki i już okej. Ja mam już innego Boga w sercu, dlatego problem jest wielki, nie? Ale tym problemem próbuję zainfekować innych ludzi, z którymi jestem wokół. A prawda jest taka, że Bóg jest ponad problemem. A Bóg jest ponad problemem, tak naprawdę ty masz problem, a nie ludzie wokół ciebie. Na przykład, nie wiem, ten mąż, który przychodzi, mówi tak, mam pieniądze, nie? A żona mówi, nie ma pieniędzy, nie? To kto ma problem? Co? Dzieci. Sąsiad. Heniek. No tak, nie? Wiesz. No ale teraz fajnie by było, żeby się zmanifestowało. To nie zmanifestują się, no bo poszli ze wspólnym jazdem, już jest niewierzącym. Dobra, ale to już tak nawiasem. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Do kogo on to mówi? Do człowieka, który jest załamany, nie wie co ma robić. Chowa się po lotach, w kieszeni ma trochę ziarna, łupie po to, żeby przeżyć. Byłeś w takim miejscu w swoim życiu? Albo jesteś, albo w ogóle, że jesteś w miejscu, w którym kurczę, no, dechał cię diabeł? Wiesz, mówisz, że nie masz takiej perspektyw, nie masz możliwości rozwoju. A Pan mówi, kurczę, idź w tej mocy Twojej. W jakiej mocy Twojej? Kto mu dał jakąś moc? Tutaj nic nie pisze o żadnej mocy. Nikt mu nic nie dał. Skąd on ma wziąć moc? Moc była tutaj. I ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Moc jest na słowie. Na słowie. Bóg powiedział do niego słowo. Tak? Teraz jest idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela. To, przez co będziemy przechodzić dalej, już teraz rzucę takie światło, jest to, że niskie poczucie własnej wartości wynika tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie wierzy w nowe narodzenie. Nie wierzy w to, kim jest i nie wierzy, co dostał przy jednoczesnym, zupełnym skupieniu się na to, z kim był do tej pory. Na podejściu zupełnie cielesnym w swoim podejściu do życia. Na tym, na co oczy patrzą, na tym, kim był do tej pory. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, tutaj się robi granica. W czym jest chrzest? Proroczym aktem, proroczym obrazem tego, że stary człowiek umiera. Umiera. Byłeś tak jakby chudy, byłeś gruby, jak byłeś w tamtym czasie, tak? Tutaj nie masz kompleksów. Rozumiesz? Miałeś mentalność, jesteś gruby. Czy twoje ciało się zmieniło po nowym narodzeniu? Nie. Nie masz kompleksów. Ale ty nie masz kompleksów. Pan ci ciało nie zabrał, ale ty nie masz kompleksów. Różnica pomiędzy nowym a starym stworzeniem, tak? Zakompleksiony? Nie masz kompleksów. Zakompleksiony? Nie masz kompleksów. Do czego się odwołujesz w sytuacji, w której ktoś ci mówi, że jesteś gruby? Że jesteś gruby? Do czego? Bo demon się odwołuje do twojego starego człowieka. Przez tego człowieka. Tak? Przychodzi twój tata, tak? Z którego cię widział od urodzenia, tak? A ty dalej taka gruba? Nic się nie zmieniło? Ten mąż? Widać, dobrze cię pasie, tak? Dbał o ciebie, można powiedzieć, tak? Tylko wyszłaś za mąż i od razu się zapuściłaś, nie? Do czego się odwołuje? Do starego człowieka. A ty co? Pokochałeś się, czy się nie pokochałaś?
Bóg cię pokochał, czy cię nie pokochał, czy nie? Czy Bóg cię pokochał? Czy Bóg cię kocha? Czy Bóg w ogóle akceptuje ciebie? Tak, zaakceptował. Amen, a to już zaakceptował mnie, nie? Ale i teraz tak. Ludzie przychodzą na nowe stworzenie, tak jakby na nowe stworzenie i patrzą z perspektywy tego, jakim On mnie pokochał. Takim, jakim jestem. A to nie jest prawda, że Bóg cię pokochał takim, jakim jesteś. Bóg cię nie pokochał takim, jakim ty jesteś. Bo Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nie pokochał człowieka takim, jakim on jest. Bóg pokochał człowieka, bo takim on jest. Bo on kocha. Gdyby Bóg pokochał człowieka takim, jakim on jest, to nie byłoby nowego stworzenia. Nie dostalibyśmy nowej tożsamości w Chrystusie. A dlatego, że dostaliśmy nową tożsamość w Chrystusie, to my jesteśmy już czymś innym. I teraz każda sytuacja musi być odniesiona do nowego stworzenia. Dlaczego o tym mówię? Mówię to o tym dlatego, że człowiek, który wychodzi, że tak powiem, na ewangelizację i płynie przez niego Duch Święty, tak? To on bardzo szybko gaśnie, ponieważ on uważa, że on to zrobił w oparciu o to, kim on jest. Że człowiek na ewangelizacji głosi prawdy Chrystusowe, tak? Przepływa namaszczenie przez niego i to się dzieje tak dlatego, bo on się wykształcił w swojej mowie. Bo on się wykształcił w jakichś swoich fizycznych praktykach. Że przecież od zawsze on był taki dobry w mowie, to dlatego on jest teraz mówcą i on może głosić z tym, z mikrofonem na ulicy. Ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Chodzi mi o to, że ludzie przychodzą do Boga, rodzą się na nowo i dalej mają poczucie własnej wartości często w odniesieniu do swoich działań. Na przykład udało ci się, nie wiem, kombinować, miałeś jakiś sposób zarabiania pieniędzy, tak? Przychodzisz do Boga, tak? Rodzisz się na nowo, no to teraz Pan będzie błogosławił pracy rąk twoich, nie? Jest taki fragment w piśmie? Jest? Jest, nie? No i teraz pytanie jest, nie? Czy teraz w twojej głowie, sprawdź twoje serce, nie? Czy w twojej głowie jest to, że Pan ci błogosławi twoich rąk, bo dobrze robisz? Tak? Czy Pan błogosławi pracę twoich rąk, bo on jest dobry? Rozumiem, o co chodzi? Bo my później sobie bierzemy nowe stworzenie i fragmenty z Pisma, tak? Po to, żeby dowartościować starego człowieka. I tu jest problem. Dlaczego nie doświadczamy łaski i błogosławieństwa? Bo podpinamy, jak to kiedyś Tomek Dorzafa nie powiedział, podpinamy słowo do siebie. Czyli do starego człowieka. Rozumiecie, o co chodzi? Fragmenty z Pisma, Słowo Boże, naciągamy, żeby uszlachetnić starą naturę. Tak bym to nazwał. I teraz wykręcamy Bogu rękę, tak, żeby On błogosławił ze względu na to, że ja w sumie dobrze robię, że ja jestem dobrym człowiekiem. A problem nie jest, zasadniczy problem, ale błąd myślowy polega na tym, że to nie ty jesteś dobrym człowiekiem. To Bóg jest dobry. I dlatego jest tak, jak jest. A to, że jest napisane, że nie wiem, on błogosławi pracę twoich rąk, to ja bym to interpretował z tej perspektywy tak, że Bóg jest dobry i błogosławi pracę twoich rąk. Jakbyś nie pracował, to by ci nie błogosławił. Bo jest taki kanał tylko. Rozumiecie, o co chodzi? Jak siedzisz w domu i nic nie robisz, to nie ma kanału przepływu. I jednocześnie to zabiera tobie myślenie potępienia. To czy jak ja coś zrobię, to on mnie będzie potępiał, czy mnie będzie akceptował? Rozumiecie? To wymazuje zupełnie podejście chore do życia. Bo błogosławieństwa, które mamy, są tylko i wyłącznie, tak jakby ta możliwość dotykania błogosławieństw jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że on jest dobry. Tylko i wyłącznie tego, że on jest dobry. A nie tego, że ty się stosujesz do Pisma. Ty nie jesteś błogosławiony, że się stosujesz do Pisma. Bo jeżeli ty się masz do czegoś stosować, to czym to jest, jak ty się do czegoś stosujesz? To jest jakiś wyznacznik, tak? Zasługa. Zasługa w stosunku do czego? Do jakiegoś wyznacznika, tak? Ktoś dał jakiś wyznacznik. A ja bym teraz powiedział słowo wyznacznik, czyli że ktoś wyznacza jakiś co? Jakiś standard? Czyli jest to jakieś prawo. Prawo, tak jest. I witamy się z gąską, tak? Już jesteśmy pod prawem, nie? Jakby my się próbujemy dopasować do tego, żeby być odpowiednimi ludźmi w stosunku do Boga. Tak?
A Pismo nie jest niczym innym, jak pokazuje, jak ten Bóg jest dobry, jak On błogosławi. W jaki sposób On to robi. Czy Pan Ci może błogosławić w inny sposób, niż na przykład poprzez pracę rąk Twoich? Może. Może. Rozumiesz? No bo teraz, jeżeli Ty masz w głowie, że Ty będziesz pracował fizycznie, tak? I musisz, nie wiem, pobierać ziemniaki, musisz na kopalni pracować, musisz robić różne rzeczy, nie? To jeżeli nie będziesz pracować, to jesteś niegodny tego, żeby dostać pieniądze, to to już jest błąd myślą. Bo Ty jesteś godny. Ale dlaczego? Bo On powiedział, że jesteś godny, bo jest dobry. I równie dobrze możesz śpiewać na scenie i zarabiać pieniądze. Nie używać rąk fizycznych do pracy. Bo wsadził w Ciebie dar, na przykład, nie wiem, jesteś tak zwanym tym, nie chcę nawet tego powiedzieć, ale jesteś piosenkarzem, tak? Bo wsadził w dar, nie? Ale to przecież to się nie spina, że Pan mu błogosławi pracę rąk moich. W ogóle w naszym myśleniu chorym, no praca jest taka, w ogóle w naszym, sorry, że tak powiedziałam, nie? Ale w myśleniu chorego człowieka praca sprowadza się do tego, że go ładała pod przekleństwem. Będzie zapierdzielał na roli, tak, ale ona będzie słuchać w ogóle. Rozumiesz, co chodzi? Dlatego ciężka fizyczna praca to jest dla nas coś szlachetnego często. No ja w takim czymś dorastałem. Że jeżeli ja nie pracuję, w ogóle moi rodzice dalej w ogóle, jakiś czas temu rozmawiałam. Oni, czyli już teraz widzą efekty tego po latach, ale przez pierwsze lata było tak, że jeżeli ja nie pracuję, tak, na przykład robię coś na komputerze, nie? No to albo machroje robię, albo rozumiecie, co chodzi. Albo coś niegodnego w ogóle człowieka, nie? No bo to jest duch poniżenia w kraju, w którym jesteśmy, niedowartościowania. Polska zawsze musiała na kogoś robić. Jesteśmy w centrum od zawsze, może nie od zawsze, ale jesteśmy w centrum Europy i teraz już ekonomiści razem twierdzą, wspólnie twierdzą, że Europa to jest fabryka produkcyjna. Albo dla Chin, nam się wydaje, że to Chiny produkują, ale tak naprawdę wszystko, tak jakby to niewolnictwo jest w Europie, albo dla Stanów. Dwie potęgi zawsze były Gog i Magog, są Chiny i Stany Zjednoczone. Europa jest niczym, tak naprawdę. Europa jest miejscem wpływu, poligonem, tak można powiedzieć. Ja mówię to jako teraz jako ekonomista, jako człowiek, który też się interesuje polityką. Tak? Europa jest poligonem i tam nawet ci ludzie, którzy mówią tam, którzy są w rządach państw, tak? Te rzeczy, które oni mówią, to są powtarzanie, bo na przykład po Stanach Zjednoczonych. Teraz nie wiem, na przykład, tak rzucę tylko, stopy procentowe, czy będą wzrosty, czy spadać inflacja, czy będzie, nie? Nikogo nie interesuje, co powie jakikolwiek urzędnik z Unii Europejskiej. Nikogo to nie interesuje. Bo to, co powiedzą Stany, albo to, co powiedzą Chiny, efektem tego będzie to, co powie Europa. Europa jest na końcu ogona. Europa jest w miejscu niewolnictwa po prostu. I w tym centrum, tutaj widzimy sobie jeszcze Polskę, dla nas widzimy II wojnę światową, tak? Zawsze był ten. Polska to jest poligon. Miejsce niedowartościowania. Miejsce poniżenia. Miejsce bez tożsamości. I chodzą narodowcy, patrioci, buchonorczyzna. I co taki człowiek prezentuje? Byliśmy na Ewangelii w Zabrzu, rozmawiając z takimi ludźmi. Co ty z sobą prezentujesz? Bóg honorujczyzna. I co? Tak jakby, pokaż mi swoje życie. Co ty prezentujesz z tym życiem? A, bo wiesz, ty nie jesteś patriotą. Nie chodzi o to, że ja nie jestem patriotą, wiesz. Pomijając już to, że moja ojczyzna jest niewinna, ale rozmawiam z nimi, rozmawiam jak z człowiekiem, nie? Czym ty jesteś w stanie podnieść ludzi wokół siebie? Szalikiem biało-czerwonym czy kominiarką? Rozumiesz, czy flagą w oknie? Bóg honorujczyzna. Patriotyzm. Gdzie ja poszedłem w ogóle z tą gadką? No i Gdeont odciągnie swoje. Ja mam.
Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czy wie pan, wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas pan i wydał ręce Midianczyków. Człowiek, który się nie modli, jest w miejscu, w którym jest. Jak my mamy przysiąkać nowym narodzeniem, jak my mamy przysiąkać tym, kim my jesteśmy w duchu? Ty jesteś tylko w duchu. Wiemy o tym, że ty, my jesteśmy tylko w duchu. Nasza tożsamość, nasza wartość jest tylko w duchu. Nasz umysł i emocje, to co nam się wydaje, to jest miejsce, to kiedyś fajne miało określenie na to, bo to jest takie naukowe. To jest miejsce decyzyjne. O. Nasz umysł to jest miejsce decyzyjne. Nasz duch to jest nasza tożsamość, ale nasz umysł, nasza dusza to jest miejsce decyzyjne, tak jakby te nasze serce, nie? I ono wybiera. Ostatnio to, żeśmy z Łukaszem sobie rozmawiali, ludzie myślą, że myśli są od nich. Człowiek myśli, że on jest duszą i on myśli, że myśli, które mu przychodzą do głowy, to są z niego myśli. A tak mi myśl przyszła. Nie ma czegoś takiego jak myśl, która pochodzi od człowieka. Myśli przychodzą z zewnątrz duszy. Albo z odrodzonego ducha, albo z zewnątrz od demona. I myśli zawsze z kogoś pochodzą, z jakiegoś źródła. One nie wynikają z duszy. To nie jest tak, że na przykład ta dusza, ona jest jakaś ukierunkowana i z niej myśli przychodzą. Nie. Przez wzgląd, że dusza jest jakoś ukierunkowana, na przykład na ubóstwo albo na poniżenie, tak? To dlatego jest otwarta na głos ducha, który mówi w ten sposób. Rozumiecie, o co chodzi? Myśli nie są nasze. Myśli nie są nasze, ale mamy serce, które decyduje, za którą myślą chce pójść. Mamy serce, które decyduje, za którą myślą chce pójść. Dlatego możesz sobie usiąść, jak masz pustkę w głowie, to jest to najlepsze miejsce, w którym możesz być. Pustka w głowie to jest najlepsze miejsce, w którym... A świat się boi pustki. A świat często nie ma tej pustki z tej perspektywy, że jak jest pustka, to się czuje biedny, tak? A z drugiej strony, jak jest sam w ogóle zupełnie, to wtedy już przychodzą najgorsze trupiarze i... No i nie będę duszy, co się dzieje tym człowiekowi. Bo też nie ma autorytetu nad tym. Nie ma Ducha Świętego i też nie ma autorytetu nad złymi myślami, tak zwanymi. Nad demonami. No i tutaj wiedza nasza jest w tym samym miejscu. A jak to się stanie? Przecież Pan działał, a teraz już nie działa. Gdzie on jest? Może śpi. No i teraz obraz chrześcijanina. No i gdzie ten Bóg, który, jak mu oddałem życie, był taki potężny, a teraz jestem w padole i gdzie ten Bóg? Rozumiecie, o co chodzi? Teraz mam, przychodzę takie ciężkie sytuacje w swoim życiu. No i jak to się stanie? A ty mi mówisz, mężu waleczny, tak? Słowa jest wieczne, on się nie zmieniło. Wtedy Pan zwrócił się do niego, idź i w tej mocy swojej wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja cię wysyłam. To jest bardzo ważna rzecz. Nie ty jesteś dobry, Pan jest dobry. Nie ty o własnych siłach pójdziesz, tylko o siłach i mocy Bożej. Nie ty się wysłałeś, tylko Pan cię wysyła. To dlaczego ciągle patrzysz na swoje umiejętności? Skoro Bóg cię wysyłał, to ci wszystko dał, co jest potrzebne do tego. Wczoraj właśnie to mi przypomniała Ewa bardzo ważną rzecz, nie? Która dużo ciężaru ze mnie żebra zrzuciła, nie? Pamiętaj, że potęgę, którą masz i do której dążysz, że to, co zobaczyłeś, zlecił ci Bóg. To ci zlecił Bóg. I jeżeli będziesz Bóg wierny, to on to otrzyma i słowo nie wróci bezpowrotnie. Ja miałem wczoraj też modlitwę, miałem właśnie modlitwę i przypomniało mi się te wszystkie słowa potężne, które były też prorokowane w moim życiu, które w ogóle nawet nie były prorokowane, ale które ja gdzieś w czasie swojej prywatnej modlitwy słowa, które usłyszałem od Boga po prostu w swoim życiu, nie? I ja zauważyłem w czasie tej modlitwy, że kupę rzeczy zaczęło się dziać w moim życiu inaczej. Przez wzgląd na to, że ja próbowałem to dźwigać własnymi siłami. Dlatego miałem ciężary. Rozumiecie, o co chodzi? Że ja dam radę, że ja coś wymyślę, że ja coś zrobię. To nie jest łaska. To nie jest łaska. Nie z tej perspektywy rozwijasz się w życiu. Nie tak żyjesz. Człowiek z powrotem wchodzi w ciało. I z powrotem zaczyna funkcjonować w ciele. No i za pozwoleniem, jeszcze raz, Gedeon, panie mój, czym wybawię Izraela? O, to jest bezbłędne. Jak ja to zrobię? Oto mój ród jest najbiedniejszy. Wśród Manasesetów ja sam najmłodszy w domu mojego ojca. No i okaz prawdziwego, rasowego, religijnego chrześcijanina w tym kraju. A jak to się stanie? Ja wolę iść sobie mucić ziarno, czytaj, iść do swojej komnaty w domu i będę się modlił o przebudzenie.
Rozumiecie, o co chodzi? A ja sam jestem najmłodszy w domu mego ojca. Na pewno Pan powołał w życiu, czy w moim środowisku, innych apostołów. Ja apostoł? Nie no. Tamten Tomek dorażała przy mnie, jak mówi, że apostoł. Tak. Ja? Nie. On prorok? Tak, jemu prorokowali, że on jest prorok. A ja? Nie. Tego namaścili na ewangelistę. Ale ja? Najmłodszy jestem. Co ja tam wiem o ogłoszeniu Ewangelii? Przecież co ja wiem o ogłoszeniu Ewangelii? Ja mam być ewangelistą? Na stadiony? Co ja wiem o ogłoszeniu? A kogo Bóg zbawił? Jak cię zbawił, jak nie przez ogłoszenie Ewangelii? Jedyne, co potrzebujesz wiedzieć, to, że Jezus umarł i zmartwychwstał za twoje grzechy, tak? To ci wystarczy do tego, żeby w ogóle wejść w miejsce rozniecania ognia i namaszczenia w temacie ewangelizacji, nic więcej. Albo jak Mojżesz powiesz, że w słabej gadki jestem, słabej mowy jestem. Ja kogo wybrałem? Słabej mowy człowieka. Wiecie, to już kręgi religijne mówią, Pan wybiera tych, którzy są słabi. No. Tak? A ci słabi nie idą, bo są słabi. Bo co? Bo nie są narodzeni na nowo. Albo przesadziłem z tym słabym, albo nie czają, że są narodzeni na nowo. Bo oddać życie Bogu, zostać zbawiony, można mieć objawienie tego, że się zostało zbawionym, nie? Ale można nie mieć objawienia nowego człowieka. A nie ma się objawienia nowego człowieka, bo się go nie zbawia. Jak można mieć objawienie czegokolwiek, skoro się nie jest zainteresowany tematem? Jak można na przykład dojść do miejsca, w którym, nie wiem, masz się rozliczać jakkolwiek, nie wiem, podatkowo w jakimś tam temacie, w którym nowy wszedłeś, jak się nie zainteresowałeś? Jak w ogóle masz być, nie wiem, teraz żeśmy o stawiennictwie mówili. Jak nie zgłębiasz tematu stawiennictwa. Jak nie zgłębiasz w ogóle... Jakkolwiek. Natomiast dary, które masz, to one są od Boga. Dlaczego jest dobre, a nie dlatego, że ty się w nich wykształciłeś? To jest ważna rzecz. Te rzeczy, w których się wykształcamy tutaj na ziemi, one są potrzebne tylko do tego, żeby poszerzać w danej kulturze wpływ. A nie dlatego, żeby być lepszymi ludźmi. Co? Nic. Okay. Nie będziemy lepszymi ludźmi, będziemy mieli większą wiedzę, większe umiejętności. Rozumiecie? To nie poszerzy też naszego namaszczenia. Bo namaszczenie jest wynikiem wierności. W ogóle fajnie, teraz mi się tak przypomniało, jak jest ta przypowieść o tych kobietach, które tej oliwy nie miały. Jaka różnica była między jednymi i drugimi? Głupie, okej? Tam są opisane jako głupie. Nie były przygotowane. Nie były przygotowane. Ale czemu? Uważam, że one były niewierne. Dlaczego? Bo nie nastawiły się na to, żeby na stop trwać. Po prostu niewierne. Ale tego też nie było oliwy, bo były niewierne. I na tym sobie skończymy dzisiaj. Amen. Tyle.